Zakończmy nasze głowy w modlitwie. Panie, ty masz słowa życia wiecznego. A my żyjemy w błędach, w autorytetach ludzkich, które szybko upadają i się dewaluują. Ale cokolwiek ty mówisz, że z prawdą i, panie, potrzebujemy bardziej niż tego fizycznego chleba, właśnie twego słowa. I proszę ciebie, abyś kształtował nasze serca, nasze myśli. I aby kiedy na nowo będziemy mogli zaglądać do Niego, abyśmy mogli Ciebie słyszeć i aby to Słowo mogło oddawać nam siłę, kierunek, moc do dalszego życia, zwycięskiego życia. Oddajemy Ci chwałę, Panie, za przywilej bycia przed Tobą, posiadania tego Słowa i za społeczność w Twoim duchu. Amen. No, my pierwsze cztery dni nie będziemy mogli być z Wami tutaj fizycznie w modlitwie, dlatego że... Będziemy nadrabiać troszkę z Mirelą Zaległości, na cztery dni wyjeżdżamy, ale myślę, że w piątek już damy radę i w sobotę będziemy się łączyć z wami też. Tam, gdzie będziemy. Pan Bóg dał mi tą możliwość, żeby, i myślę, że to jest przywilej, I tak to traktuję, tej pracy, którą mam, jest wiele przywilejów z tym związanych, z nią związanych, E, tak to jako takie moje główne jakby zadanie na teraz powołanie, na główną możliwość, jaką mam do wykonania. E, wspieramy finansowo e, Back to Jerusalem, powrót do Jerozolimy, czyli tą służbę, którą Brad Jun zainicjował. E, to jest służba i dla tych, którzy są prześladowani, i dla tych, którzy jeszcze nie znają Ewangelii. I cieszę się, że, że mam taką możliwość, że mogę być też w to zdalnie zaangażowany. Pan Bóg dał mi też. Mam tam dobry czas w Anglii. Pewnie będziecie się pytać, także coś, dwa zdania powiem na temat tego, co tam, co tam się ze mną dzieje. Widzę niektóre rzeczy jak Pan Bóg ciekawie łączy i wyprzedza znacznie. To jest dla niego normalne. Dla mnie to niekiedy jest trochę odkrywcze, e, w czasie z pewnymi działaniami. I jednym z takich elementów, jaki widzę, który pan mnie uczył w przeszłości, to było to, żeby szybko zasnąć. Ja wiem, czy ktoś z was ma problem z zasypianiem, że niekiedy powiedzmy minuta mija i tu nic, nie, nie można zasnąć. Dwie minuty, trzy minuty, może znacznie dłużej. No ja kiedyś też miewałem te problemy. I kiedyś uczyłem się tego, jak szybko zasnąć. Jak będziecie chcieli, to kiedyś powiem kazanie na ten temat. Jak macie taką potrzebę, może wam się przyda. Dzięki Bogu nauczyłem się. I teraz Mirela mówi: Ty przykładasz głowę do poduszki i już Cię nie ma. Zwykle, nie może w 100 procentach zawsze, ale zwykle tak się to dzieje. Bardzo szybko zasypiam. No i Pan Bóg dał mi taką pracę teraz, właśnie od pewnego czasu na nocki. I ona charakteryzuje się tym, ja opiekuję się jedną osobą, charakteryzuje się tym, że no, on coś potrzebuje, mój podopieczny, przez jakiś czas, ale zwykle to jest krótko, 10-15 minut. No i potem no, on, powiedzmy, zasypia, to jest noc, bo pracuje nocki. Zasypia, a ja mam możliwość też zasnąć. I praktycznie zasypiam albo równo z nim, albo niekiedy przed nim. <laughs> ale mimo tego, że dzieje się to na kilkanaście razy w ciągu nocy, że muszę się obudzić, coś zrobić to jestem w stanie w zdecydowanej większości od razu, praktycznie w kilka minut zasnąć. W związku z tym ja po takiej szychcie jestem w miarę wypoczęty, <grych> w związku z tym mam potem dzień do dyspozycji. No, a kiedy mam dzień do dyspozycji to no, różne możliwości też są, e, troszkę spaceruję, i Anglicy, dlatego, że są tacy bardzo otwarci, to staram się, staram się ich błogosławić, powiedzieć im zdanie, dwa, jak się uda z kimś coś więcej, dać im jakąś broszurę, zachęcić na jakieś wydarzenie w jakimś zborze. Może tak powiem, ja jako ewangelista to obsługuję kilka zborów, w tym sensie, że jeżeli gdzieś się coś dzieje, to zwykle biorę jakieś ulotki, czy tam informatory, które mają i, i staram się też ludzi zachęcać. I to jest dobra okazja, żeby zacząć rozmowę w ogóle. No, także. Także generalnie też pomyślałem sobie. Z różnych względów chciałbym, jeżeli, jeżeli Pan Bóg tym tak pokieruje, to chciałbym generalnie zimę przepracować, a od wiosny raczej spędzić w Polsce aż do jesieni. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to... To, to w taki sposób chciałbym to życie troszkę ustawić, i wtedy, i wtedy tu no też angażować się w jakieś wydarzenia ewangelizacyjne, w miarę możliwości, jakiekolwiek inne zborowe. Także um, uzgodniliśmy tak pismo święte mówi uzgodniliśmy do pewnego czasu, aby być rozłączeni. I wiem, że dla niektórych wydaje się to jakieś trudne, a wręcz niemożliwe, albo wręcz jakieś znęcanie się nad złożonkiem, na pewno łatwe to nie jest, ale nauczyliśmy się tak żyć i myślę, że przynosi to błogosławieństwo i znacznie więcej z tego korzyści jest niż tych trudów, niż tego poświęcenia e, dzięki Bogu za tą elastyczność, za te możliwości. W związku z COVID-em myślałem, że już rok temu, że już praktycznie ten etap wyjazdów się zamknął i, 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 i modliłem się dalej, żeby Pan Bóg tym kierował, ale znów Pan Bóg to otworzył, także póki co jestem tam. Dziękuję za wasze modlitwy. Jestem z wami z sercem, a teraz i ciałem, Także e, chciałem wam też powiedzieć o tym, że zmagam się z Cielesnością. E, Raptem dwa dni temu, jak jechałem do Polski, to z Mirelam żeśmy się sprzeczali, można powiedzieć, kto z nas podniósł głos. I trudno było jakby uznać, że to właśnie, ta, że to właśnie ja. I to jest jeden z takich sygnałów, myślę. Zmagam się z cielesnością, ale nie poddaję się, bo wiem, że Pan Bóg daje nam oręż i On też przyznaje o tym, że jesteśmy. Że, że Paweł o tym mówi, o, o cielesności, która jest w nas, ale mówi też o możliwości zwycięstwa. Zmagam się dlatego, że stawka jest wysoka i, i walczę o coś naprawdę wielkiego i cennego. Pan Jezus dał nam tu kierunek i mówił, że jeśli ktoś odda swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten wtedy tak naprawdę je pozyska. A więc jest kierunek, żeby swoje życie pozyskać, i, i Pan Jezus ma świadomość tej walki, i ona praktycznie od czasu upadku człowieka w grzech toczy się cały czas. Na różnych płaszczyznach, ale główna ta walka właśnie chodzi o nasze dusze, o naszą wieczność. Analizuję różne rzeczy na nowo, odkrywam, odświeżam i też czymś. Z tych, z tych sfer chciałem się z Wami podzielić dzisiaj. Pan Jezus też pomagając nam wyznaczyć właściwy kierunek w naszym życiu, między innymi powiedział, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale dusze nie mogą dotknąć. I to jest ważna wskazówka. Natomiast zwróćcie uwagę, bójcie się raczej kogoś, mamy się obawiać, może może nie wiem, czy, nie, czy nie, e, bardziej precyzyjne byłoby e, przetłumaczenie tego. E, o, m, miejcie szacunek e, wobec tego, który może i ciało, i duszę zniszczyć w piekle. Oczywiście to nie jest Bożą Intencją, wiemy o tym, ale on na tym panuje i nad tym włada. On jest w stanie uratować, a jeżeli ktoś. Bożego zbawienia nie chcę przyjąć, to po prostu On jest tym, który tą sprawiedliwość też dopilnuje i to będzie zniszczenie w piekle. Tak jak wiemy, to jest wieczne, wieczne przeznaczenie. Dlatego że to udział, bierzemy udział w walce, to jest istotna potrzeba stanięcia po właściwej stronie. W walce niekiedy możemy stanąć z niewłaściwej strony i, i konsekwencje wtedy nie są dobre dla nas. Chciałem mówić o drodze do prawdziwej wielkości. Bóg stworzył nas w taki sposób, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I myślę, że w tym mieści się też znaczenie, wielkość. Bóg oczywiście jego, jego życie ma niesamowite znaczenie, i on sam w sobie jest maksymalnie wielki i wartościowy, ale my, stworzeni na jako obraz i podobieństwo, to myślę, że znów tu odniesienie do naszych dzieci możemy przyjąć w jakim stopniu. My chcemy, żeby nasze dzieci miały wartościowe życie. Tym bardziej Pan Bóg. I on wie o tym, że wielkość, ta właściwie rozumiana wielkość jest jak najbardziej właściwą i potrzebną rzeczą. Właściwie nawet do tego zostaliśmy stworzeni, myślę. I chciałbym, abyśmy oparli się tu między innymi o tekst z Ewangelii Marka, dziewiąty rozdział. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, dziewiąty rozdział. Ewangelia Marka, dziewiąty rozdział. 34 wiersz, a ja będę się tak troszkę jeszcze poruszał y, po tym tekście. I tu czytamy, a oni czyli uczniowie milczeli, bo rozmawiali między sobą w drodze o tym, kto z nich jest największy. Ewidentnie tam pojawił się grzech pomiędzy nimi y, grzech pychy, niewłaściwej wielkości, właśnie takiej cielesnej. Y, i wiecie, myślę, że możemy się też z tym utożsamić i tu nie chodzi tylko o to, że my kłócimy się na przykład w zborze, bo raczej nie, o tym kto z nas jest większy. Nie jesteśmy aż tacy źli jak apostołowie. Natomiast to często przebiega w myślach przede wszystkim. Może my jesteśmy, żyjemy w XXI wieku, mamy już trochę sprytu i wiemy o tym, że tak bezczelnie to, to raczej nie ma sensu, no chyba, że ktoś już wyjdzie z opanowania i, i wyjdzie na zewnątrz to, co tam w środku się gnieździło, ale generalnie to przebiega bardzo w sposób bardzo subtelny, może przebiegać w myślach, w naszej głębi. No, może takie myśli mogą się pojawić, jak mógł mnie nie zauważyć, jak mogła mnie przecież nie zauważyć. Jak mogła się nie, wiem, nie przywitać, nie podać, cokolwiek. Jak mógł nie powiedzieć, albo jak mógł powiedzieć. No ale przecież mógł powiedzieć, a nie powiedział. Czemu? No i w takich różnych sytuacjach myślę, że ta walka o własną wielkość w tym niewłaściwym wymiarze właśnie się toczy. W 32 wierszu czytamy troszkę wcześniej. Że Pan Jezus mówi im znów o Jego śmierci, Jego przeznaczeniu i planie. drugi, e, wiersz mówi oni jednak nie rozumieli tego słowa i bali się Go pytać. No Brak szczerości tu znów nasz ludzki błąd, no, ale oczywiście my nie musimy w taki sposób postępować. Apostołowie akurat w tym momencie, oczywiście my ciągle mamy na uwadze to, że apostołowie jeszcze nie otrzymali ducha tak jak później. I my wiemy, jaką zmianę to wywołało w ich życiu, więc też musimy mieć odpowiedni dystans do, tego, do tych ich słabości i błędów. Ale my, mający już ducha i mogący żyć pełnią ducha, do czego Pismo Święte nas zachęca, <laughs> pozwalamy sobie nieraz właśnie na takie reakcje i takie zachowania. I tu Pismo Święte dlatego nas instruuje i, i prowadzi. Więc tu pojawia się brak szczerości. No i efektem, myślę, tego między nimi jest to, że potem zaczęli, jeżeli człowiek nie jest szczery, są tego konsekwencje, to nie jest tylko po prostu nie jest szczery i dalej sobie żyje tak, żyje w stu procentach jakości życia, nie. Pan Jezus zwraca uwagę na to, że każde słowo wypowiedziane, każda myśl ma znaczenie w naszym funkcjonowaniu. To nie jest tak, że możemy coś oderwać, wydzielić i sobie na boku to tam gdzieś leży i to nie ma wpływu na nasze życie i myślenie. Absolutnie nie. I między innymi dlatego, ponieważ też zwraca uwagę na to, że każda myśl, każdy czyn, każda myśl też będzie przez niego wyjawiona jakby i oceniona. Dlatego, że ma niesamowite znaczenie. I jeżeli coś jesteśmy w stanie zewnętrznie ukryć. To nie znaczy, po pierwsze, że to jest rzeczywiście niewidzialne dla Boga, że to jest nieodczuwalne dla innych i że to nie ma znaczenia. Absolutnie nie. Dlatego Pan Jezus też um, uczy nas m.in. szczerości, że mamy być szczerzy jak dzieci. My wiemy, jak dzieci reagują. Jak coś zauważą, co mi się nie podoba, nawet w jakiejś takiej niewygodnej sytuacji, one zadają pytanie bez, bez jakiejś um, obiekcji. I ta szczerość jest fajna, my ją lubimy. My lubimy tą dziecięcą szczerość i możemy wtedy funkcjonować w bardzo czytelny sposób. Jesteśmy transparentni, ale nie tylko dzieci takie. Pan zwrócę zwraca uwagę na to, że jeżeli myśmy się nauczyli kamuflować, ukrywać w naszym życiu, to raczej powinniśmy z tego zrezygnować i raczej pod tym względem, być szczerzy, bezpośredni, właśnie jak dzieci. Tu w e, uczniach tego zabrakło i później pojawiły się następne problemy, to jest pewnego rodzaju łańcuch, łańcuch konsekwencji. E, wiecie, jak nie jesteśmy szczerzy, to jak wtedy, jakie są możliwe reakcje? No na pewno jest ich troszkę więcej, ale między innymi możliwe zamiast szczerości jest milczenie, nie? Przemilczymy pewne rzeczy. E, inną reakcją może być powierzchowność. I owszem, coś powiemy, ale to jest takie po prostu praktycznie niewiele znaczy. Nie sięgamy z sedna kwestii. Pan Jezus był zupełnie inny, i możemy powiedzieć, że on funkcjonował z otwartą przyłbicą, jak się to mówi. To było wszystko wyraźne, bezpośrednie. Kiedyś świadectwo temu wydali m.in. Saduceusze, jego wrogowie i faryzeusze, mówiąc, wiemy, że ty jesteś szczery i bezpośredni i prawdy Bożej przestrzegasz, uczysz. E, widzieli to w nim. On e, i jeszcze tam powiedzieli, nie dbasz o ludzką opinię. To jest bardzo ważne. Pan Jezus był w tym bardzo szczery i bardzo bezpośredni. No to uczniom tego zabrakło i pewne problemy w konsekwencji zaczęły się pojawiać. E, Wiecie, jeżeli pozwalamy sobie na taki brak szczerości, otwartości, to to, to kształtuje naszą osobowość i tak widzimy, no, zachód wyprzedza nas w wielu rzeczach, ono rozwija się jakby troszkę szybciej. My jesteśmy, no doganiamy troszkę ten zakród pod wieloma względami, ale generalnie, kulturowo, czasowo, historycznie, my tak jakby po prostu dopiero dochodzimy dwa kroki później do pewnych rzeczy i myślę, że warto obserwować też, co się dzieje tam na szpicy peletonu, na Zachodzie widać, że taki sposób postępowania prowadzi do pewnego rodzaju tabu. Takiej ludzka duma nie może być naruszona. Elegancko masz się zachować, żeby nikogo nie dotknąć. Coś, co może być wrażliwą prawdą. Nie mówimy na ten temat. Warto znów się z tym utożsamić. Gdzie ja jestem w tych sferach? Gdy ktoś zwróci mi na coś uwagę, czy moja reakcja jest taka, hm, ciekawe dlaczego, jak on to widzi. M może nawet kiedy nawet nie widzimy tego, bo oczywiście, jeżeli to jest ewidentne dla nas, no to jest mniejszy problem. Ale czy moja reakcja jest taka, o, on to tak widzi, rzeczywiście tego nie dostrzega. No. I, i zaczynałem myśleć, i szukamy pomocy w zwróceniu przez kogoś nam uwagi. Wiecie, kiedyś, to już były lata wstecz, to było tu właśnie w społeczności i e, już tu w Czechowicach, mieliśmy pewnego gościa. E, nie miałem z nim nic do czynienia, po nabożeństwie on mnie poprosił do pokoju i mi powiedział między innymi coś takiego, wiesz, co widzę, że jesteś taki jakby spięty, taki zamknięty. A trudno mi to było przyjąć. Trochę mnie to bolało, muszę przyznać, ale powiem wam, przez lata, <noise> przez lata gdzieś tam, czasy do czasu to wracało i zaczęłem coraz wyraźniej zauważać, coś w tym jest. Coś w tym jest. A więc nasza reakcja, nasze, nasze odniesienie, czy właśnie to takie tabu, proszę mnie nie dotykać, proszę, na, na mój temat nie będę się wypowiadał, ja się nie będę odsłaniał. Czy to jest moją linią postępowania, e, jaką ukształtował ten świat? Czy może tak jak je, znów jeden z fragmentów Pismo Świętego mówi, baczcie jedni na drugich. Uu. Baczcie jedni na drugich. Do członków społeczności to jest powiedziane. Nie zostawcie ich w spokoju, nie ruszajcie ich i, i tak dalej. Baczcie, Ale co to znaczy? Oczywiście to warto przeanalizować. Dalsza część tej wypowiedzi to już doprecyzowuje, w celu pobudzania się do miłości wzajemnej i dobrych uczynków. Eee, to jest prawdziwa miłość, rodzice raczej baczą na swoje dzieci. Po co? Aby właściwie się kształtowały, aby uniknąć pewnych błędów, aby ich ostrzec, pomóc im. Na no co? My tu mamy mniej miłości mieć do siebie nawzajem jako Boża rodzina niż do naszych dzieci? Absolutnie nie. Mamy baczyć. Oczywiście, wiemy w duchu miłości, pomocy, konstruktywnym, nie w duchu krytycyzmu, nie w duchu świata, a jednak mamy pewną rolę do spełnienia. Jeżeli nie, to kształtuje się obojętność. To przychodzimy, wychodzimy, mówimy: O, fajna pogoda, a dzisiaj zła pogoda, no a może, o, fajne auto, se kupiłeś. I na tej płaszczyźnie się kształtujemy, ale Pan Bóg ma dla nas coś znacznie głębszego i, i więcej. A dalej w wypowiedzi Pana Jezusa czytamy o tym, <laughs> Pan Jezus zadał im to właśnie kłopotliwe pytanie, czy on tak, on tak wnika właśnie głębiej, w 33 wierszu czytamy, o czym to rozmawialiśmy, rozmawialiście w drodze. On dokładnie wiedział, o czym była rozmowa, nie bał się zadać tego pytania, ale też nie miał złych zamiarów. On widział, jak błądzą, widział, w jakim kierunku ich myśli i pragnienia się rozwijają i dlatego też dotknął tej kwestii po to, aby im pomóc. I w 35 wierszu później czytamy dalej, usiadłszy przywoło dwunastu i rzekł im, jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich. Czyli Pan Jezus tu uczy o tym właściwym odniesieniu, które powinniśmy mieć w naszych sercach. I zwraca uwagę na to, że właściwą postawą jest traktowanie siebie jako ostatniego. Chcemy być pierwsi? Pan Jezus nie mówi tu o tym. Nie, nie, nie. Nie, nie chcecie być pierwsi? Chcecie być ostatni? Nie, on mówi, jeżeli chcecie być pierwsi. A on zresztą nas do tego. Yy, w wielu, wielu sytuacjach zachęca, no bo on chce, żebyśmy byli godnymi, żebyśmy przenieśli jak najwięcej cech jego, jako naszego mistrza. I on tu mówił o tym, jeżeli chcemy być piersi, czyli znów myślę, że ten, do tej myśli można wrócić, jeżeli chcemy prowadzić wartościowe życie, jeżeli chcemy czuć to, że i, I być świadomi tego, że wiemy, po co żyjemy i że to są wartości, na których budujemy. I jesteśmy zachęceni i mamy bliską relację z tymi, którzy podobnie funkcjonują, przede wszystkim z Ojcem, ale też z innymi braćmi i siostrami, którzy w tym kierunku patrzą, w tym kierunku zmierzają. A więc przepis Pana Jezusa, wskazówka e, traktować siebie jako ostatniego. No i potem na, na pewno warto to znów zreflektować głębiej w jakich to sytuacjach. No ostatni, najczęściej odwrotnie do naturalnych ludzkich reakcji, czyli tam, gdzie są jakieś przywileje, gdzie ludzie się pchają tak po ludzku cieleśnie, no tam możemy sobie spokojnie. Jak je, jest, jest jeszcze okej, okay, skorzystam. Niech inni mają ten przywilej. I odwrotnie tam, gdzie ludzie się wycofują, na przykład wiem, jest jakaś praca do wykonania, jest, jest jakaś służba do zrobienia. Ludzie się wycofują. No więc tu, to nie dotyczy na pewno tych sytuacji, aby tu być ostatnim. Ja też się nie będę pał. No w tym momencie to jest miejsce do tego, aby właśnie zgłosić się w swoją gotowość, w swoje serce. Dlaczego Pan Jezus tak mówi? Czy On jako Pan ma prawo nas właśnie tak poustawiać i On jako Pan jest tym, który tu będzie teraz ustawiał, rządził, rozkazywał, a nas po prostu tych pomniejszych, no tam do tych wszystkich prac, garnijcie się, cóżcie, wiemy o tym, że, że nie jest tak. I to jest niesamowite w Bogu. To odróżnia go od, od wszelkich innych, nawet pojęć i teorii na temat dobrego jakiegoś przywództwa, Boga czy kogokolwiek, kto mógłby nam przewodzić w najlepszy sposób. On sam jest tego idealnym przykładem. On sam e, nie stawiał się jako ten, który e, ma być tym pierwszy w ludzkim wydaniu. Pan Jezus mówi tu. Niech będzie sługą wszystkich. A więc ostatni, ale nie tylko. Nie tylko, że ustawiam się i proszę innym, pozwalam, błogosławię, życzę im dobrze. Ja sobie poradzę w inny sposób, taki czy inny, albo nawet jak będę miał mniej, nie stracę tego, co najistotniejsze. Ale Pan Jezus mówi o jeszcze czymś więcej. Niech będzie sługą wszystkich. To nie ma być tylko jakaś, mm, e, e, brakuje mi słowa, nie, e, to ma być postawa bardzo dynamiczna, e, czyli aktywna. Sługa, dobry sługa, to patrzy, co jest potrzebne, co trzeba zrobić. O, tu ktoś potrzebuje pomocy, wsparcia, o, ktoś się tam mozoli, e, ktoś jest smutny. Szuka możliwości do tego, jak może pomóc. Sługa, ta postawa bycia sługą jest postawą bycia dostępnym dla innych. Zawsze można zrobić wrażenie tego, że jestem zajęty, że mam wiele spraw i tak dalej, ale można też inaczej, w miarę oczywiście rzeczywistych możliwości. To jest też kierunek budowania ciepłych relacji. To nie jest odseparowanie się, to nie jest uznanie siebie jako kogoś, kto no, może z niektórymi to tam pogadam, albo mogę mieć coś wspólnego, ale no, tak wybiórczo. E, to jest traktowanie innych z miłością i budowanie na bazie tej otwartości. I taki oczywiście był Pan Jezus. My wiemy o tym. E, ślepy nie ma problemu, Trendowaty, nie dotykać jak najdalej od Niego. Oprócz tego, że Jezus miał moc do tego i, i nie musiał się obawiać, bo Jego zaufanie do Bożej Wszechmocy obejmowało też i choroby, które się Go nie imały i, i zarazy, które Go nie dotykały przez Jego wiarę, przez Jego całkowite poleganie na Bogu, ale też w jakichkolwiek innych relacjach Pan Jezus... Hmm, był dostępny, był otwarty, nikogo nie marginalizował. Mam kierunek. Nie są to dla nas, dla nas, egoistów, łatwe wskazówki, ale dla nas, Bożych dzieci, są to bardzo zachęcające i bardzo wiecie, pomocne rzeczy. Chcemy być wielkimi z Bogiem w Jego Królestwie. Chcemy, aby cokolwiek robię, żeby to miało wartość znaczenie, żeby to nie było takie e, rzucie e, bezsmakowe, przeżuwanie życia, ale żeby ono miało wartość i Pan Jezus daje nam wskazówki i mówi o tym, żeby w 36 i 7 wierszu dalej Bierze dziecię, potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich: Kto by przyjął jedną z takich dziadek w moim imieniu, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. Czyli widzimy to, że Pan Jezus uczy nas traktować, nawet tych najmniejszych, najmniej znaczących, ze stuprocentowym szacunkiem. Jeżeli ktoś jest słabszy, mniej zauważalny, mniejszy, to nie znaczy, że, że ja mam jaką przewagę, taką ludzką przewagę, którą powinienem wykorzystać, czy mogę wykorzystać. Tak jak Bóg zniżył się do nas, i wiecie, my nie jesteśmy równorzędnymi partnerami dla Boga. Oczywiście, że nie. My z naszym postępowaniem, z naszym odniesieniem, z naszą niewiernością, z naszą krwobrością, z naszym flirtowaniem, z wrogiem. Absolutnie. Jednak Pan Bóg nie baczył na to, ale zniża się do nas i traktuje nas z pełnym szacunkiem, z pełnym, z pełną godnością. I z tego jest też ciekawa lekcja, że kiedy Pan Jezus i Ojciec deklarują, że oni stoją za wartością każdego, każdego człowieka bez wyjątku. Dla mnie to jest oczywiście też powód do refleksji, jak ja traktuję naj, tych najmniej ważnych. Dlatego to ma takie znaczenie znów, tak jak ten każda myśl, każde słowo to to, że tak jak ja traktuję tych, nie wiem, jako menedżer może tego powiedzmy tam nowego pracownika albo młodego pracownika, albo takiego mniej zdolnego, zręcznego, może nawet ślamazarnego troszkę. Tak jak traktuję kogokolwiek z tych najmniejszych, to tak czuję się traktowany i tak stoi za każdą z tych osób Jezus, Ojciec. I myślę, że to kształtuje w nas refleksję i buduje nowy wymiar relacji. Bo to znaczy, że z kimkolwiek mam do czynienia, to tak jakby miał do czynienia z Jezusem, a nawet z Bogiem Ojcem. Tak jak kogokolwiek potraktuje, tak ich to dotyka i tak oni to odczytują i tak to odbierają. Chciałbym, abyśmy jeszcze skorzystali z drugiego fragmentu z Ewangelii Marka dziesiątego rozdziału, niedługo później, dziesiąty rozdział, wiersz 35. I znów tu uczniowie są razem z Panem Jezusem. I czytamy i przystąpili do Niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co Cię prosić będziemy. A on rzekł do nich, co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy. I może tu zrobię przerwę. Widzimy oczywiście, że Jan i Jakub w tym momencie swojego życia jeszcze tego nie rozumieli, tych lekcji i tego, kim naprawdę jest Jezus i co On chce nam przekazać. E Zadają bardzo, pod, bardzo podstępnie, podchodzą do pana Jezusa. Może, może niekiedy mamy do czynienia, bo tak niekiedy ludzie postępują. I, i zadają takie pytanie. Posłuchaj, a mógłbyś mi jakąś przysługę wyświadczyć? Hmm, okej. Okay. I pan jezus daje tu myślę, że taką krótką trzeźwą lekcję, tego, takiej czyzwości. No dobra, zaraz, coś ode mnie chcesz, chcę, żebym się na to zgodził, ale o co ci chodzi? Więc pan Jezus zadaje takie pytanie. I myślę, że niekiedy może nawet. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy słabszymi osobowościami i trudno, trudno nam w niektórych sytuacjach, kiedy powinniśmy nawet odpowiedzieć nie, a niektórzy, którzy mają trochę więcej tupetu, to mogą zadać takie pytanie i powiedzieć, no, no, no mógłbyś mi, no czemu by nie, nie? A Pan Jezus ripostuje i mówi zaraz, o co wam chodzi? Chcecie, żebym się na coś zgodził? Więc myślę, że to jest taka fajna też wskazówka dla naszego życia, zwłaszcza jak jesteśmy tacy między. I, I ludzie może nam wykorzy nas wykorzystują, my potem myślimy o tym. To nie była właściwa rzecz. To właściwie pomogłem człowiekowi e, dać się wykorzystać i utwierdziłem go w tym, że no, można tak w życiu robić. Nie? Można się zgodzić jak najbardziej, ale świadomie raczej niż, niż będąc postawiony w pułapce. A więc Pan Jezus e, daje im tą lekcję, takiej można powiedzieć, trzeciej postawy. I pyta ich, co chcecie, abym wam uczynił. A wtedy oni odpowiadają, my tu w tym fragmencie nie mamy tego tak dokładnie, w innych przekładach w języku angielskim też to jest bardziej jakby rozbudowane. I tam oni mówią, kiedy będziesz już w chwale, na tronie swojej chwały w królestwie. Już te przymioty już nam wskazują, o czym oni myślą. Tron, chwała, królestwo. No, dobrze nam się kojarzy. Jak ty już to tam będziesz, nie? E, to chcemy. Chcemy. Spraw. No, bardzo nieodpowiednia postawa, na pewno. Taka, ja bym to powiedział, taka troszkę bezczelna, bezczelna niby wiara. Panie Jezus im w 38 wierszu odpowiada, Nie wiecie o co prosicie. No, tak trochę oderwanie od rzeczywistości. Oni oczywiście nie zdawali sobie sprawy z tego, co to oznacza, aby dostać się w to miejsce. To nie jest tak tylko po prostu dostać. Nie. U boga to tak nie jest. U ludzi da się. Po znajomości, czy w jakimkolwiek innym układzie. Kojarzą mi się tu troszkę synowie z cewy. Pamiętamy ich, oni chcieli no, wielkie rzeczy dokonywać, wypędzać demony, podczas gdy właśnie oni nie przerobili tego, nie byli na tej pozycji, która ich by do tego upoważniła. I w związku z tym demony wykorzystały tę sytuację i ich, ich poturbowały. A więc tu uczniowie też tak troszkę, jakby nieświadomi nie tego właściwie z czym to jest związane, e, z tą prośbą przychodzą i Pan Jezus mi wtedy odpowiada, nie wiecie o co prosicie, czy możecie pi, pić kielich, który ja piję, ale być, albo być ochrzczeni tym którym ja jestem ochrzczony. Hmm. Inaczej można by to odnieść, czy ojciec może wam udzielić, czy Wasze serce jest stosowne do tego, aby w takim miejscu was postawić. Myślę, że, że ta, ta myśl jest troszkę bardziej rozszerzona, kiedy zerkniemy na przykład w list, w list do Filipian, 1 rozdział 29 wiersz. Tam jest między innymi wspomniane, że wam darowane zostało nie tylko w Jezusa wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Darowane Wam zostało. Nie tylko wierzyć, ale i cierpieć. Kiedy nam zostaje darowane wierzyć? Kiedy nasza postawa, nasze serce skłania się we właściwy sposób. Kiedy darowane nam zostaje to, że możemy dla Niego cierpieć, wtedy kiedy stajemy po jego stronie. Kiedy jesteśmy obojętni. Nie będziemy cierpić dla niego. Kiedy nie wstawiamy się w jego imieniu, w jego intencji, w jego sprawach, to nikomu nie będziemy stali na przeszkodzie. Ale kiedy oddajemy nasze serca w poświęceniu i w naszym postępowaniu zgodnie z jego duchem, to w tym momencie Pan mówi: Twoje serce dojrzało, twoja postawa. Mogę, ci, mogę Cię wprowadzić w to doświadczenie. A my wiemy o tym, że to nie jest po to, żeby tylko komuś dać klapsa. Jakub nam to dokładnie wyjaśnia. E, e, prawdziwą radość miejcie wtedy, kiedy próby przechodzicie. Próby, tam jeszcze no, e, Tu mamy jeszcze do czynienia z e, prześladowaniami, z pewnymi głębszymi kwestiami. E, w dziełach apostolskich 5 rozdział 41 wiersz czytamy o Piotrze i Janie, którzy E, zostali wtrąceni do więzienia, wychłostani za to, że w imieniu Jezusa e, uzdrawiali, nauczali. E, I kiedy oni zostali, e, kiedy zostali ukarani w taki sposób, kiedy to doświadczenie na nich przyszło, jest, e, czytamy o tym, że oni cieszyli się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Chrystusa. To jest inne myślenie niż myślenie według ciała. Według ciała, my ciągle będziemy myśleć o tym, żeby się obronić własną skórę, żeby przez to nie przejść, żeby wszelkimi sposobami być zachowanym. Postępowanie i myślenie według Ducha Bożego idzie zupełnie innym torem. I w tym przypadku śmierć nawet w sprawie Chrystusowi nie jest karą, ale jest przywilejem. Pamiętamy to, że pierwsi chrześcijanie niektórzy byli tacy, którzy tak bardzo trudno im było przyjąć, zgodzić się z tym, że oni albo nie, nie są prześladowani ze względu na Chrystusa w danej sytuacji, w jakiejś tam okolicznościach, albo że nie, jakby nie wymaga się od nich ofiary krwi i ofiary ich życia. Myślę, że oni to pojmowali znacznie lepiej. O co chodzi? Kiedy utożsamiamy się z Jezusem, tak bardzo w Jego życiu, w Jego śmierci, w Jego cierpieniu, że wiemy, że jest to Boże dzieło zbawienia ludzkości. I to nie jest kara, ani to nie jest Boże niedopatrzenie, ale to jest wielki przywilej, kiedy w świadomy sposób możemy w tej roli brać udział. A więc, Pan Jezus, zadaję to pytanie: czy możecie być ochrzczeni, czyli tak, żeśmy dzisiaj to słyszeli, zanurzeni albo włączeni? w mój chrzest. Pismo święte mówi nam też o tym, że Pan Jezus przeszedł przez wodę i krew wodę. Też się na tym zastanawiałem, kojarzę to z chrztem. Wiecie, chrzest taki powierzchowny wejść do wody i wyjść to jest nic. Chrzest, którym brał udział, który przyjął Pan Jezus, to było uniżenie przede wszystkim samego siebie. To było potraktowanie siebie razem z grzesznikami. A więc doświadczenie wody, to było doświadczenie pokory, kiedy Syn Boży, który był doskonały, przychodzi wśród wielu innych grzeszników, którzy mieli mnóstwo grzechów do wyznania. I On utożsamia się z grzesznikiem. I zanurza się w tej wodzie. Jezus przeszedł przez wodę i przez krew. A krew, no to kojarzy nam się z Jego ofiarą, z, z oddanym życiem. E... I więc jeszcze raz Pan Jezus pyta, czy możecie być owszczeni moim owszczem? E... Czy możecie? W waszej postawie być włączeni w to dzieło jako męczennicy, ale nie tylko fizycznie męczennicy, jako ludzie, którzy oddają siebie przede wszystkim do cna, bez końca, bez jakichkolwiek warunków. Wszystko. No, oni znów tak po ludzku wystrzelają, tak, tak jesteśmy. Ale to było ich zrozumienie. Pan Jezus tak właściwie tak troszkę przechodzi jakby nad tym, ponad tym ich niezrozumieniem już teraz w tym momencie, kiedy oni tak bohatersko odpowiadają, tak, możemy. A wtedy Pan Jezus, wiedząc, że rzeczywiście nastąpi przemiana ich serc i oni wtedy będą gotowi i będą w stanie pić z tego kielicha, i mówi im, kielich, który ja piję, będziecie pić. sztem którym jestem oszczony Zostaniecie oszczeni. Ale te kwestie należą do Boga Ojca. Ej, ja tu teraz nie będę tych spraw dotykał. E, czytamy też dalej w 41 jeszcze wierszu, że kto, gdy to usłyszało 10 poczęli się uburzać na Jakuba i Jana. No, też oni byli w tych takich jeszcze jakby na tych cielesnych sferach funkcjonowali i kiedy usłyszeli coś takiego. Pan Jezus znów bierze ich na stronę. Czytałem w 42 wierszu, ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich, wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Pogański system zarządzania opiera się o władzę nad innymi, i zupełny autorytet, który po prostu przytłacza jakiekolwiek inne zdanie. Ale dalej Pan Jezus mówi, w Bożym Królestwie jest zupełnie inaczej. Czesty, trzeci wiersz, lecz nie tak być ma między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. A więc w Bożym Królestwie widzimy wzrost autorytetu i wielkości odbywa się przez usługiwanie. Filipian 2, drugi rozdział. Tam czytamy o tym, jak właśnie ten um, autorytet Jezusa został przez Ojca ustanowiony przez to, jak Pan Jezus się uniżał. Mm. I Pan Jezus mówił o tym, wzrost tego autorytetu, znaczenia w Waszym życiu będzie się odbywał przez bycie sługą pomiędzy wami. Tak jakby pewnym społeczności dla swoich braci ale w 44 wierszu mówi dalej, ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy. Nie wiem, czy to dobrze rozumie, ale myślę, wielki, pierwszy. Jeszcze jakby wśród tych wielkich, to jeszcze ktoś szczególny, nie? Jeszcze wyżej. A jeżeli ktoś z was chciałby być pierwszym, niech będzie sługą wszystkich. Wśród braci łatwiej jest służyć, no bo też oczywiście są inne reakcje, relacje, łatwiej jest. W świecie jest jeszcze trudniej, znacznie trudniej, dlatego że te reakcje są bardzo różne. Zupełny często brak wdzięczności. Ale jeżeli ktoś chce być pierwszym tym liderem, niech będzie sługą wszystkich. Znów angielski przekład. Ja nie wiem, jak tam w różnych przykładach to jest, ale między innymi w angielskim, bo e, e, niech będzie niewolnikiem wszystkich. To są bardzo mocne określenia i myślę, że bardzo wyraźnie. E, Precyzują o co chodzi. Na razie te dwa porządki, jakby ten cielesny porządek do bycia wielkim i ten boży, duchowy porządek do bycia wielkim, są ze sobą zmieszane bardzo często i różnie to bywa. Niekiedy może być nawet tak, że liderem duchowym gdzieś, czy w zbożem, może być ktoś, kto akurat stosuje te e, ludzkie kryteria. E, ale. Pismo Święte nam mówi o tym, że Pan Bóg to wszystko dokładnie poukłada. I wtedy nieraz okaże się, że ostatni będą piersiami, a piersi będą ostatnimi. I to jest Boża prawda, Boży porządek, Boża konsekwencja. I to jest kierunek, o który nie musimy się obawiać, że będzie jakieś niedomówienie, że, że nasze usługiwanie zostanie niezauważone i nasza postawa będzie nie będzie miała jakby znaczenia wiecznego gdzie w naszym życiu duchowym ciągle potrzebna jest wiara. Wiara jest potrzebna do zbawienia po pierwsze, aby uwierzyć, że Jezus, aby przyjąć najpierw może, że, że jestem grzesznikiem i przyznać się do tego, jakim naprawdę jestem, a po drugie, żeby uwierzyć, że Boża miłość jest tak wielka i te wszystkie dowody Jego miłości, te przejawy przyjąć przez wiarę. Wiara potrzebna jest też do uczniostwa. Wiara nasza oczywiście nie kończy się w momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa jako Zbawiciela, ale do naszego uczniostwa, aby oddawać swoje życie, potrzebna jest wiara, aby widzieć Go takim, jakim jest. Dlatego tak ważne jest czytanie Bożego Słowa, aby nie moje zrozumienie i wyobrażenie tego, co jest prawdą, ale aby to Boży autorytet i Boża prawda kształtowała moją świadomość. I tak jak też Pan Jezus zwraca uwagę na to, On nie występuje tylko jako mistrz, który pokazuje palcem i mówi, co macie robić, ale tak mówi dalej Albowiem syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. On przyszedł służyć. I dlatego my mamy się tak dobrze. Gdyby on nie przyszedł z taką postawą, wielu z tych przywilejów byśmy nie mieli. On przyszedł też ofiarować, dać, ofiarować swoje życie, aby nas odkupić. My się zaprzedaliśmy. On przyszedł zapłacić cenę. Jesteśmy gotowi utożsamić się z Jezusem, On nazwał nas braćmi. Czy jesteśmy gotowi właśnie w tym duchu do Niego podchodzić, nie tylko jako Do Zbawiciela, który nam przyniósł przebaczenie grzechów, ale jako naszego Mistrza i Pana, który chce nas wprowadzać w Boże bogactwo. Bo tytuł Boże dziecko to nie jest taki tylko zewnętrzny. Etykieta na drzwiach. To znaczy coś bardzo, bardzo głębokiego. Coś, co przekracza nasze wyobrażenia, nawet. Jeżeli mamy to pragnienie, to może w naszych sercach teraz skłajmy z drugiej naszej głowy i, i pomódmy się. I niech każdy z nas, według szczerości swego serca, e, woła do Boga. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że takim właśnie jesteś. I za to, że. Nam się odkryłeś przed nami, i za to, że Jezus, Chrystus był takim wyraźnym odbiciem Twojej natury, istoty, i za to, że możemy odkrywać, jak bardzo nas kochasz, a ta miłość wyraża się w oddaniu siebie, w uszukiwaniu nam. I to tworzy też coraz wyraźniej tą wielkość Ciebie w naszych oczach. Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz nam z tego jako dobry ojciec udzielić jak najwięcej. I dlatego pomóż mi, Panie, moją cielesność umartwiać. Te ludzkie, tą ludzką walkę o, o własny honor, o miejsce, o pozycję, o wielkość. Nie przyjmować wzorców z tego świata, ale patrzeć na Ciebie. Bo jesteś przez Pana Jezusa w tym doskonałym wzorem i zachętą. Chciałbym być, Ojcze Wielki, w Twoim Królestwie. Chciałbym osiągnąć to, do czego mnie powołałeś, i chciałbym też przyjąć Twoje kryteria, dlatego że jak to pięknie, że w Twoim Królestwie nie otrzymuje się honorów i przywilejów z nadania, ale z, przez Twoją łaskę, jak najbardziej, ale poprzez gotowość serca. I wtedy nie ma problemu. Realizacja następuje bezproblemowo i w pełni. I niech to się dzieje, Panie, w moim sercu, w moim życiu, w życiu moich braci i sióstr. I niech baczymy na siebie nawzajem, aby do tego siebie zachęcać, abyśmy nie tylko jakoś łatwo przeżyli to życie, może uniknęli wojny, uniknęli poważnej choroby, uniknęli jeszcze jakichś innych problemów, aby to nie było ambicją naszego życia, ale aby naszym pragnieniem, ambicją było być podobnymi do Pana Jezusa i Stawać się sługami, oddawać swoje życie tak, aby je posiąść, aby nie uciekło nam między palcami. Tobie oddajemy chwałę. Ojcze przez Pana Jezusa. Amen.